Mam nadzieję, że ten przykład był dla Was również dość prosty. Zapraszam do wspólnego rozwiązania. I przypomnijmy sobie, w której sytuacji ustawa o rachunkowości, zanim odpowiemy na te pytania tutaj, zobowiązuje do prowadzenia pełnych ksiąg w zależności od przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, oczywiście. Pamiętamy, że dotyczyło to osób fizycznych, czyli wszędzie tam, gdzie mamy osoby prawne, możemy od razu te odpowiedzi skreślić. Czyli gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to mamy spółki jawne osób fizycznych, kluczowe słowo osób fizycznych, czyli w tym wypadku ustawa uzależnia od wysokości przychodów obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg. Spółki cywilne osób prawnych, znowu kluczowe słowo osób prawnych. Wiemy, że ustawa dla osób prawnych narzuca obowiązek. Jest to niezależnie od jakiegokolwiek innego warunku, czyli w tym wypadku nie. Osoby fizyczne, znowu osoby fizyczne, czyli jak najbardziej. Spółki partnerskie, i dodałam wam yy, w przykładzie, że to ma być spółka partnerska osób fizycznych, w związku z tym również jest to uzależnione od przychodu. Spółki jawne osób prawnych. Osoby prawne mają z góry narzucony obowiązek, czyli nie jest to uzależnione od przychodu, i spółdzielnie socjalne były wymienione jako te, których obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych uzależniony jest od wysokości przychodu. Mam nadzieję, że pamiętamy, że z dniem 1 września 2014 roku weszła nowelizacja ustawy o rachunkowości, która nakazuje spółdzielniom socjalnym niezależnie od wysokości obrotu, Prowadzić księgowość zgodnie z prawem bilansowym, czyli tą pełną księgowość opartą o ustawę o rachunkowości. Czyli ten limit 1 200 000 euro dotyczący obrotów został w przypadku spółdzielni socjalnej zniesiony, stąd odpowiedź na pytanie w tym przykładzie będzie negatywna.